Serdecznie zachęcam Was, żebyście na drodze traktowali wszystkich innych użytkowników przeróżnych pojazdów, jak również pieszych, w taki sposób, jak sami chcielibyście być traktowani, czyli w sposób wyrozumiały, bez agresji. Pamiętajmy o tym, że każdy czasem może się zamyślić, mieć gorszy dzień i bądźmy dla siebie wyrozumiali. Pozdrawiam, Paweł Zatorski. Może ktoś się zatrzyma. O, pani. No to świetnie. No jest. Nagrana. Dzień dobry. Dzisiaj powodem kontroli pani jest pozytywne zachowanie na drodze, czyli ustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejściu dla pieszych. W dniu dzisiejszym z panem Romanem takie osoby nagradzamy. No raczej staram się, żeby zachować tą ostrożność i raczej zatrzymuję się przed tymi przejściami, bo to raczej różnie bywa. Pieszy czasami też nieuważnie wchodzi, wbiegają, także przed tymi przejściami raczej trzeba zwolnić i zatrzymać się. Na uprzejmym kulturalnych kierowców mamy upominki od naszych partnerów akcji. To jest zestaw upominków od firmy ACE w Białymstoku. Pan na wycieraczki do auta, to jest zestaw upominków od firmy od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zestaw upominków od ratomoto.pl, od Seat Polska, do zespołu szkół samochodowych, potem na darmowe sprawdzenie auta, także się przydaje, odblaski, drobne gadżety. Życzymy kulturalnej, uprzejmej. Dziękuję bardzo. Bój znakiem pionowym i znakiem poziomym. On nie widział, tam wyjedzie. Co mamy? Toyota chyba, tak? Nagrała się ta Toyota? Tak. To co, zatrzymujemy się, tak? Dzień dobry, panie kierowco, ruch drogowy Radom, sierżant Jerzak. Dzisiaj powodem kontroli jest pozytywne zachowanie pana na drodze. To jest, przepuścił pan osobę pieszą na przejściu dla pieszych na ulicy Doktermana. Staram się być zawsze uprzejmym. Na przejściach, jeśli ktoś wyjeżdża i chce włączyć się do ruchu, no, tego typu wydarzenia staram się być miły. Firmy AC z Białegostoku. Jest miło zaskoczony. Nam jest miło wręczać takie upominki, gadżety. Kibice bodajże Legii przyjechali do Radomia. O. Przepuściła pani auto. Jest jedno. Przepuszcza pieszy. I jest pieszy. No tak, dobrze. Staram się być uprzejma na drodze. No, jeśli jest taka możliwość. No, na przykład na skrzyżowaniu widać, że czeka jakiś samochód albo nawet osoba piesza. No to zatrzymać się, ile to nas bawi, 2 minuty, żeby przepuścić, czy tam 2 sekundy. Dla uprzejmych kulturalnych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów AC. To jest zestaw upominków od firmy AC z Białegostoku. Mamy... ...do restauracji Samira, medycznej, bezpłatnej. Jest to zestaw upominków od radom.pl. Życzymy kulturalnej uprzejmej jazdy. Cześć, nazywam się Jerzy Dudek. Bądźcie uprzejmi na drodze, nie ma sensu się śpieszyć. Uprzejmość zawsze jest wynagradzana, ja tak staram się jeździć. Zawsze mam dużo frajdy z tego, jak kogoś puszczę i jestem uprzejmy na drodze, bo to daje dużo więcej frajdy niż jednak agresja i jakieś taka bufonada na drodze. Trzymajcie się szerokiej drogi i do zobaczenia. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze. I kulturę przede wszystkim. I uprzejmość.